Słuchajcie, mam dzisiaj mega produktywny dzień. W ogóle obudziłam się z taką energią, że aż sobie sama zazdroszczę. Mam nadzieję, że taka pogoda będzie się utrzymywać cały czas, bo ona wprawia mnie w taki nastrój i mam tyle energii, że aż no, nie wiedziałam na rano, co ze sobą zrobić. Biegałam po domu, bo chciałam zrobić wszystko na raz. Mówiłam: Marta, usiądź za chwilę, zaczekaj. Ogarnij się, bo ostatnio mam tak bardzo często, nie wiem, czy wy też tak macie, że chciałam zrobić tyle rzeczy na raz, że właściwie nie mam pojęcia, za co się chwycić i muszę to usystematyzować. I ostatnio jak sobie w takich momentach, gdy mam taką absurdalny natłok myśli wszystkiego i energii, to po prostu siadam i piszę listę. I skreślam z tej listy i wtedy jestem w stanie usystematyzować tą swoją energię i ją wykorzystać i faktycznie spożytkować, bo inaczej to po prostu będę biegała jak mały traktorek, wiecie, jak mucha pod lampą, pod żyrandolem. Tak bardzo, bardzo mi to wszystko pomaga. Słuchajcie, w ostatnim czasie Wam powiedziałam, że rozpuszczam usta. I jak widzicie, pierwsza część rozpuszczania już jest za mną. I pojawiła się masa pytań odnośnie tego mojego rozpuszczania ust. Głównie dlaczego? Potem pojawiły się pytania, że też nie znacie tematu i czy usta trzeba na przykład rozpuszczać raz do roku. I tutaj przychodzę do Was z tym tematem właśnie, żeby wyjaśnić całą sytuację, o co chodzi, powiedzieć Wam, jak to wyglądało w moim przypadku. Ja w przeciągu bodajże 8 lat, jak dobrze pamiętam, może 6, nie pamiętam dokładnie, robiłam usta 2 razy, przy czym pierwszy raz robiłam normalnie usta, to był taki mój pierwszy raz, a drugi raz je wypełniałam. Pech chciał, że to wypełnienie takie dodatkowe, gdy ten kwas jakby trochę zszedł, te usta po prostu się zmniejszyły i chciałam je tak troszeczkę, żeby wróciły do stanu jak za pierwszym razem. Ja wtedy założyłam sobie aparat i słuchajcie, gdy ten kwas był świeży, to po prostu uległ mi migracji przez attachmenty, które miałam na zębach. One cały czas uciskały w tym miejscu, bo tutaj miałam kieł na przykład wystający, no nie? I on cały czas mi naciskał w tym miejscu, przez co ten kwas przesunął się w jedną i w drugą stronę. Tak może się stać, to jest kwas, no nie, i on też tam pracuje i tak dalej. No ale nic z tym nie byłam w stanie zrobić, dopóki nie zdjęłam aparatu, więc to trwało troszeczkę. I teraz, gdy już aparat zdjęty, attachmentów nie ma, postanowiłam te usta rozpuścić, bo to po prostu nieestetycznie wygląda. Moja Halinka, którą serdecznie bardzo pozdrawiam i dziękuję jej za wszystko, i ona jest wspaniałą osobą, cudowną i po prostu tak się cieszę, że znowu do niej pójdę. No nie mogłam już na to patrzeć, bo to wiecie, jakby ona ma bardzo duży zmysł estetyczny, mi też to przeszkadzało, więc postanowiłyśmy rozpuścić. To jest też tak, że chciałyśmy sprawdzić, czy hialuronidaza, którą się rozpuszcza te usta, jest dla mnie okej, że nie wystąpi żadna alergia. Także rozpuszczałyśmy raz, jutro jadę na taką delikatną dawką, już jest o wiele lepiej, a jutro jadę je rozpuścić już całkowicie. I potem były pytania, co po tym rozpuszczaniu. No, rozpuszczam dlatego, że wygląda to nieestetycznie, nie podoba mi się ten efekt i ten kwas uległ migracji, trzeba z tym zrobić porządek, ale oczywiście będę robiła je ponownie, no sorry. Ja swoje usta uwielbiam i to był jedna z lepszych decyzji, że te usta zrobiłam. Teraz jak mam już piękny uśmiech, bo ja zrobiłam pierwszy raz usta, gdy miałam totalnie krzywe zęby, a i tak się jarałam tym strasznie. Teraz jak na to patrzę, to naprawdę tam ludzie mi pisali, że o Boże, zrobiłaś usta, zrób sobie porządek z zębami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zęby mi nie przeszkadzały tak bardzo na tamten moment, jak usta, nie? Których nie miałam. A właściwie miałam je bardzo asymetryczne, bo górna warga była bardzo cienka w stosunku do dolnej. Zrobiłam i tak się jarałam, jak po prostu wiecie, szczur na otwarcie kanału. Natomiast teraz chcę je zrobić ponownie. Oczywiście jak się rozpuszczą i tak dalej, to na 1000% będę robiła je znowu. Już się nie mogę doczekać efektu, bo no, strasznie na niego czekam. Ale tak to wygląda. I potem były pytania, czy to boli, słuchajcie, czy boli robienie ust i czy boli ich rozpuszczanie. Podobno rozpuszczanie, słuchajcie, boli bardziej niż samo robienie tych ust.
zostałam pochwalona, bo Halinka myślała, że ja będę piszczeć na tym fotelu, gdy będziemy rozpuszczać te usta. Tymczasem miałam wrażenie, że robienie ust było nieco bardziej nieprzyjemne niż samo to rozpuszczanie. Jakby byłam już nastawiona, że to będzie bolało. Miałam oczywiście znieczulenie takie nakładane na usta, taką maść i spoko. Powiem Wam, że do przetrwania mój próg odporności jest naprawdę bardzo niski, a to byłam w stanie przetrwać bez większego piszczenia tam na fotelu, właściwie bez żadnego piszczenia, więc jest dobrze, ale nie oszukujmy się, robienie ust po prostu boli. No jest to nieprzyjemny zabieg. Dużo osób mi pisało, że można zrobić usta w znieczuleniu dentystycznym. I tak, no można, ja sama robiłam pierwszy raz, bo tak trzęsłam porami, że robiłam w znieczuleniu dentystycznym, natomiast jest to o tyle niepolecane ze względu na to, że znieczulenie dentystyczne trochę nam tracimy czucie i robi taki bezwład na twarzy. Przez co te usta robią się asymetryczne. No same wiecie, jak wychodzicie od dentysty, dostałyście to znieczulenie, jedno tak upada warga, w ogóle jak się uśmiechacie, to się jedną stroną nie uśmiechacie i tak dalej, dalej. No i tak samo jest w przypadku robienia ust. Jest to wykonalne, natomiast jest to o wiele trudniejsze dla osoby, która robi te usta, więc w sumie to generalnie nie polecałabym i sama bym drugi raz nie zrobiła znieczulenia dentystycznego ze względu na komfort pracy osoby, która mi robi te usta i na efekt, który ja potem uzyskam. I drugi raz jak poprawiałam te usta, tak poprawiłyśmy, że po prostu wiecie, zrobiło się kuku, nie bolało aż tak bardzo, jak się spodziewałam, że będzie bolało ze względu na to branie znieczulenia wcześniej i tak dalej. Więc temat mam nadzieję rozjaśniłam. Ja już kiedyś tam wspominałam, że będę te usta rozpuszczać, no i tak nadszedł ten czas, że będę je rozpuszczać. A mi tymczasem przyszła, słuchajcie, paczka z butami. Zamówiłam buty, które się tak się na nie czaiłam, zresztą chodźcie. Zamówiłam buty. I to w ogóle historia jest niezła, ponieważ szukałam jednych botków, one się wyprzedały. One były w sumie w sklepie, w którym ja je widziałam, była pełna rozmiarówka, ale tak się zastanawiałam, w końcu ich nie kupiłam, w końcu się wyprzedały. Jak się wyprzedały, to Marta postanowiła je mieć. Powiedziałam, że ja muszę te buty mieć. Szukałam wszędzie. Tam w tym sklepie były chyba za 159 zł, znalazłam je, ale w horrendalnej kwocie, o 100 droższej, więc stwierdziłam, że to jest bez sensu. W sumie i tak były wyprzedane, były tylko czarne, a mi zależało na beżowych. No i od razu, jak tylko zobaczyłam te buty, to je zamówiłam. Najlepsze jest to, zamówiłam, zapłaciłam, sobie myślę, a przejrzę jeszcze ten sklep, w którym to tam zamawiałam. I znalazłam jeszcze dwie inne pary, które strasznie mi się spodobały. Także zrobiłam drugie zamówienie i tu jest druga paczka, właściwie zamówione w 3 minuty jedna po drugiej. No ale jestem strasznie ciekawa, bo tutaj mam takie workery brązowe. Ja strasznie lubię chodzić w takich butach, więc otwieramy te paczki, bo jestem strasznie ciekawa, jak te buty wyglądają. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Zobaczymy, czy któreś będę odsyłała, czy zostawię wszystkie, także otwieramy. Unboxing. Zróbmy sobie unboxing. To są te botki, na które tak się czaiłam i tak strasznie chciałam je mieć i szukałam po każdym możliwym sklepie. Boję się, że one będą za duże, bo to wziąłam 39 i widzę, że one są ogromne, ale jakie kurde piękne. Jezus Maria, jakie ładne. Boże, ale duże. Będę się pewnie będę musiała zwrócić, ale jakbym kopytka ubrała. Tak jest, jakbym kopytka. Mają mi się w środku ciepłotki. Dobra, ubierajmy je. Ale milusie w środku. A powiem wam, że chyba nie. Chyba nie muszę ich zwracać. Ej. Zobaczcie na to, są piękne. Jezus, jak mi się podobają te buty. Są takie sztosowe. Zaraz ubiorę drugiego i się w nich przejdę. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Ale się jaram jak pochodnia. Są czadowe. Zostawiam sobie je, pieprzę to. Przepraszam, bo nie widzicie, ale są piękniaste. I cieplusie, i wygodne, słuchajcie, są tak wygodne przez ten obcas, że to się w pale nie mieści, nie? Czy
mogłyby być rozmiar mniejsze. Czuję, że mogłyby być rozmiar mniejsze. Zobaczę na stronie, może je dodali, to zamówię sobie 38. Natomiast są przepiękne. Widzę, takich butów ja jeszcze nie widziałam, nie? Otwieramy następne. Pierwsza paczka. To są te workery i one na pewno ze mną zostaną. Te są zamówione w 38. Ja zawsze wyszukuję, słuchajcie, jestem sroka, ale ja zawsze wyszukuję, żeby te workery wyglądały trochę inaczej niż takie buciory. I te mi się strasznie spodobały. Co prawda ja wolę złoto. Rzadko kiedy chodzę w srebrnych dodatkach, ale były tak urocze, że stwierdziłam, że no nie, no to muszę mieć. Tego nawet nie zauważyłam, tego paska, a tutaj te kamienie, no to nie ma z tym problemu. Przepięknie wyglądają te buty. I ostatnie, to jest taki mój eksperyment. Słuchajcie, eksperyment, bo te buty są bardzo modne w ostatnim czasie. Stwierdziłam, że fajnie będą wyglądać do spodni z szerokimi nogawkami. I zobaczmy sobie je. Słuchajcie, to są takie buty. Ej, ładne! Sroka. Ładne! Nie no, zostawię. One były bajecznie tanie, słuchajcie. Je dobrałam, bo właściwie nic nie kosztowały te buty. One nie są jakoś wybitnie ciepłe, bo to nie są zimowe buty. Natomiast podoba mi się. Czekajcie, ubierzmy najpierw workery, potem te i już Wam pokazuję. Strasznie mi się podoba, bo one są takie inne, a ja uwielbiam takie inne buty. Są mega cieplusie. Fajnie, że są zapinane tu z boku. Uwielbiam, jak są buty zapinane z boku, że nie muszę ich sznurować. I też zobaczcie, jakie one są cieplusie, nie? Czadowo. No, 38 to jest mój rozmiar już z powrotem. Zobaczcie na to. No, są sztos. Piękne są. Ja uwielbiam, jak ten język trochę wystaje. No, gdzie jest drugi? Gdzie jest drugi? Ale ja już chyba z dwa sezony butów nie kupowałam, więc stwierdziłam, że należy mi się. Tyle się urobisz, to se kup buty. Zobaczcie. Czadowe. Mega. I takie ciepłe. Ja mam podobne buty, właśnie workery, ale czarne. I zależało mi właśnie na beżowych, bo te czarne nie zawsze mi pasują, a jakbym mogła, to bym je ubierała przez cały czas. Także te są sztos i zostają mi te dziwne. No słuchajcie, to nie są tak wygodne jak tamte, to na pewno, ale do jakichś takich stylóweczek, gdzie bym chciała, żeby wyglądało to tak. One są, wiecie, trochę takie inspirowane Zarą czy coś. No powiem Wam, że to może całkiem fajnie wyglądać do spodni z szerokimi nogawkami, ale strasznie dziwnie się w nich chodzi. Obcas też jest spoko. No nie wiem, do tych nie jestem jakoś przekonana, ale do tych leggingsów wygląda to idiotycznie. Ale tak jak mówię, nie były drogie, a mogą być mi przydatne do jakiejś stylizacji. Musiałabym je Wam pokazać z długimi, takimi szerokimi spodniami. Dobra, postanowiłam ubrać takie spodnie, żeby od razu też sobie to zobaczyć. I no, powiedzcie, czy to nie wygląda sztos. Teraz wygląda to bajka, no nie? No i tym sposobem trzy nowe pary butów. Tak jakoś wyszło. Ubrałam sobie taki sweterek. To w ogóle ten sweterek kupiłam dawno temu w Mojito, ale jest tak przeuroczy, taka śnieżynka i tak milusi, że szok. Idę nagrać jeszcze jedno lokowanie na Instagrama, które zobaczycie niebawem, żeby spożytkować tą piękną pogodę za oknem. Słuchajcie, trochę tutaj posprzątam, ogarnę i za chwilę będę musiała jechać po Mikiego do przedszkola, ale ten dzisiejszy dzień był mega, mega, mega produktywny, także strasznie się jaram, strasznie się cieszę, że może jeszcze uda nam się z Krzysiem rolkę nagrać, taką, którą miałam w planach do tego lokowania. Jak nie dziś, to po prostu jutro. Ale czad, to jest naprawdę dobry dzień, mam nadzieję, że u Was był równie produktywny. Dobra, sprzątam tutaj. Thank you.
Słuchajcie, zabieram się za tą nieszczędną deszczownicę. Trochę ją oczyściliśmy z zewnątrz. Stwierdziłam, że zrobię taką mieszankę z octu i sody oczyszczonej. Tak to wygląda. Będę zabierała się za płukanie i chyba jeszcze raz we wrzątku to zaleję. To co, Misiek, montujemy to? Niech ona się po prostu przepłuka, chyba najlepiej będzie, jak się przepłuka w tym, pod prysznicem. To włączę wodę i niech się płucze, nie? Bo tak jak ja ją tutaj, wiesz, zaleję wodą, to znowu nie będzie tego efektu. A tam co za dyskoteka jest? Mikołaj, nie stukaj, zepsujesz to. Błagam cię, Mikiś. Mega patent wam sprzedam na rosół. Zawsze mrożę rosół w słoikach, tylko on musi być, wiecie, nie do końca nalany, bo wtedy rozwali wam słoik, a jak dobrze dodacie, to nie ma szans, żeby zamroziło. I potem, gdy chcemy, to tylko wyciągam sobie słoik z rosołem i grzeję, więc sztos. Nie ma szans, żeby rozwalił słoik. Powiedziałeś, nie ma szans, żeby rozzamroziło. A, to przepraszam. Krzyś, robię daktyle z preclami, słuchaj. Z preclami? No. Testujemy. Bierzesz z preclem? Wezmę cały taki jak ty. A, się klei. No bo jeszcze nie jest ten. Powinna stęgnąć czekolada, żeby będzie chrupka. Dobra. Nie smakuje. Mogę zjeść jeszcze innego. Ja też. Nie mogę innego zjeść. Tu. Spróbuj. Nie róbmy tego, za szybko to znika. Za szybko, no. Nie ma sensu. Ale z precelkiem lepsze. Jak jest to chrupkie. Słone, słodkie i orzechowe.